Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, no i mamy już marzec, w marcu jak w garcu, dzieje się, bo się dzieje, więc ja postanowiłam zrobić Wam taki przepis, który będzie się składał z dwóch albo trzech filmików, jeszcze tak dokładnie nie wiem, żeby to też nie było przesada. I teraz tak, pierwszy zaproponuję Wam sos. Dlatego, że sos się robi najszybciej i stwierdzicie dalej, czy chcecie oglądać filmiki. Sos, w ogóle ten przepis jest zaczerpnięty z Cookidu jak najbardziej, ale chyba z angielskiego. Już nawet nie pamiętam, jaki to był język. W każdym razie zobaczcie. Pierwszy krok, ja Wam pokazuję sos. Drugi krok będzie bułki. To i tak już dzisiaj wypróbujemy sobie te bułeczki. Tak sobie, nie będziemy nagrywać filmiku, a trzeci to już będzie składanie sosu, bułek i coś jeszcze, także zachęcam Was do oglądania. I tutaj musimy zrobić sos. Ja tu mam ściągę, mam karteczkę, dlatego że ja skorzystałam z tego przepisu, zrobiłam sobie zdjęcie, a teraz nie umiem go znaleźć, więc korzystam z karteczek. No ale dobra, zaczynamy, żeby nie zanudzać. Muszę tak, z tego co pamiętam, na pewno odważyć 200 g oliwy z oliwek. I pamiętajcie, używamy tych dodatkowych ikonek. Przesuwamy paluszkiem w jedną stronę albo w drugą stronę. Tu macie dostęp do przepisów z Cookidu. Tu macie dostęp do tych naszych wyciągniętych ikonek, z których naprawdę korzystajcie, bo jest ich trochę i warto z nich korzystać. I co ja chciałam? Ja chciałam wagę. Miska stoi, odważam 200 g oliwy z oliwek. No to trochę muszę sobie tu nalać, ale robimy sos taki majonezowy, czyli zrobimy majonez z ziołami. Dobra, jeszcze trochę, widzicie, leje się, ale waga leci. No jeszcze trochę. Chcę Wam pokazać, jak fajnie można skorzystać z pewnego triku, jak to się teraz tak nazywa, do robienia majonezu. Bo zapewne niektórzy z Was robią majonez, mam nadzieję, sami. Aczkolwiek ja sama się przyznaję, że niekoniecznie, bo nie zawsze mam czas. No i tak wszystko robić, widzicie, tu już mi ciasto wychodzi, już powinnam formować bułeczki, a tu dopiero będę robiła sos. Ale dobra, lecimy. Lecimy z przepisem, czyli tak, wracamy na nasz ekran główny. Do naczynia miksującego wrzucamy dwa ząbki czosnku. Teraz do tego musimy sobie odważyć zioła. Zioła, zapewne wiecie, tutaj jest inwencja twórcza, czyli dajecie co chcecie. Ja tu mam koperek, taki pachnący i takiego sobie zerknę, pozwólcie, 15 gramów ziół. Mam koperek i do tego świeżą pietruszkę. Możecie dać tymianek, możecie dać bazylię, oregano, co chcecie. Tylko pamiętajcie, że to jest sos do bułek, tak? Także no to, co lubicie. Dobra, nawet u mnie nie będzie 15. Muszę jeszcze pietruszkę zostawić. Dobrze, zostaje 8 gramów ziół. Nie ma więcej, wystarczy. Teraz tak, zakładamy pokrywę z miarką. Tym razem pokrywę z miarką. Wchodzimy na nasze, nie widzicie? No i kochani, ja tu znowu sobie gadam, a telefon się tutaj buntuje. Więc tak, rzuciłam te zioła, 8 gramów, w przepisie jest co prawda 15, więc no u mnie jest jak jest. I teraz robimy tak, wracamy do naszego ekranu głównego, czyli na domek. Mamy zioła, 5 sekund, obroty 8, czyli tak, ustawiamy 5 sekund. Obroty 8, może zamknę na chwilę, żeby nam nie wypłynęły zioła, by wyskoczyły. Dobra. I teraz zgarniamy to kopystką. No, pani otwiera się. Zgarniamy kopystką nasze... jaki zapach. Powiem Wam, że zapachniało wiosną. Naprawdę, już do tego taka świeża rzodkiewka. Bułki takie dobrze wypieczone. Akurat to nie będą takie bułki. To będą bułki inne, ale zaraz Wam wszystko opowiem. Dobra, wracamy na naszą wagę. Zakładam
Albo nie, na razie jeszcze nie zakładam. Dodaję tak, jaja. Czekajcie, zobaczę. 3 duże jaja, z racji tego, że moje nie były takie duże, więc dodaję 4. Żółtka, tylko i wyłącznie żółtka. Dobra, białka zostawiamy, jest super też przepis, może kiedyś zrobimy. Jeszcze co tu muszę patrzeć. No i teraz sok z cytryny. 30 gramów świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Wlewam do naczynia, dobra, to już odstawiam. Do tego jedna łyżeczka, znaczy tak, szczypta pieprzu, jak już złapałam pieprz, szczypta pieprzu i do tego pół łyżeczki soli kuchennej. Może to być morska, bo jest zdrowsza, ale jest to, co jest. No, i tu ważna wiadomość. Dobra, zakładam miarkę, pokrywę. Miarkę tym razem zostawiam też, ale słuchajcie, bo teraz już będę wlewała tą oliwę z oliwek i tu chcę Wam pokazać. Dobra, wracamy na domek. Pamiętacie, pierwszy przycisk to jest czas. Tu ustawiamy czas, minuta 30. Przekręcamy na minuta 30. Dobra, może być 40. Drugie pokrętełko jest temperatura. Tutaj temperatury nie używamy. Trzecie, no to są nasze obroty. I nasze obroty tutaj ustawiam na 4. I pomału wlewam oliwę z oliwek. I tutaj, ja to zatrzymam, bo chcę Wam pokazać. Tylko nie wiem, co to się wydarzy, ale dobra. No jeszcze jest dobre. Na pokrywę wlewam oliwę z oliwek. Dokładnie tu, między miarką a obudową pokrywy. Tu wlewam oliwę z oliwek. W tej naszej miarce jest takie wyżłobienie. Nie wiem, czy to... O, widać. I w momencie, kiedy ja wleję sobie tą swoją oliwę z oliwek na tą pokrywę, to ta oliwa delikatnie będzie wlatywała sobie takim delikatnym strumieniem do naczynia i będzie nam się robiło co? Majonez, sos majonezowy. Więc ja już Wam może pokażę z bliska, jak to działa. No i tak, odpalam te nasze obroty 4. Wlewam oliwę z oliwek. Tak sobie leję i leję. I tą dziurką, zobaczcie, ta oliwa nie ucieka od razu, tak? Tylko sobie bąbelkuje, ona pomalutku, na spokojnie wpływa sobie do naczynia. A jeśli chcecie, żeby wpłynęła troszeczkę szybciej, wystarczy minimalnie uchylić naszą miarkę i ona będzie wpływała trochę szybciej. No to co? To już właściwie zobaczymy efekt naszego sosu. Kochani, ubiło się. Zaraz zobaczymy, co tam się wydarzyło, bo sama jestem ciekawa. Wygląda super, naprawdę. No taki może za rzadki jest jako majonezowy, ale można to trochę poubijać więcej. Ale też chodzi o to, zobaczcie, jaki ma piękny kolor. Chodzi o to, że teraz to ląduje w lodówce. Ja się zajmuję bułami, bo już naprawdę wychodzą z Thermomixa, pomimo tego, że powinien czas być jeszcze chwilę, ale już się zajmuję tymi bułkami. No i piszcie, co tam, czy byście chcieli zobaczyć, do czego użyję te bułki, ten sos, tak? Dobra, ale jeszcze oczywiście degustacja musi być, no musi być, no. Ale super. Ale super, te przyprawy, te zioła, a jeszcze do tego jest taki pikantny. Dlaczego taki pikantny? Ale jest pyszny. Do moich bułeczek będzie superowy, także to nadaje się do grilla. Możecie sobie zrobić do sałatki. Naprawdę wypróbujcie taki sos majonezowy.